Witam Państwa przy mikrofonie Wojciech Nagel, Fundacja GPW. W ramach naszego cyklu GPW Talk, który gości przedstawicieli rynku kapitałowego, mamy przyjemność spotkać się dzisiaj z panem Michałem Duńcem, prezesem zarządu Analizy Online. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, zacznijmy może od tego, co wiemy na temat partycypacji, a będziemy wiedzieli więcej, bo mamy informacje, iż dzisiaj będzie konferencja prasowa PFR-u, która będzie to w jakiś sposób podsumowywać. No, ta partycypacja wedle stanu na 14 maja drgnęła i wynosi obecnie niespełna 32%. Pytanie, czy to dużo, czy to mało? Znaczy, rynek już ocenił, że to jest mało, więc trudno powiedzieć coś innego. Natomiast czy założenia po prostu były za ambitne. Wydaje mi się, że tutaj ten benchmark, który sam PFR sobie postawił, był po prostu za ambitny. Nie wzięto pod uwagę wielu czynników, chociażby tego, że Polacy nie są przyzwyczajeni do oszczędzania. Chociażby takiego czynnika, że Polacy mają wśród wszystkich krajów OECD jedną z najniższych świadomości finansowych. No i to jest bariera, z którą po prostu należy walczyć. Natomiast te 30% on oczywiście może robić taką negatywną, takie poczucie, że to się nie udało. To nieprawda. Program PPK się udał, natomiast partycypacja jest po prostu bardzo niska i prawdopodobnie będzie rosła. To drgnięcie, o którym pan teraz też mówi, no to jest taki naturalny czynnik. Jeżeli ten program po prostu oferuje dodatkowe korzyści dla oszczędzających, to ci nieprzekonani, patrząc na tych, którzy już przystąpili, albo na efekty tego programu, no będą po prostu do niego powolutku przystępować. Ja zakładam, że to drgnięcie PFR wyjaśni na dzisiejszej też konferencji i dowiemy się, czy to jest rzeczywiście doszusowanie do programu tych ostatnich zapominalskich, czy też być może już w firmach tych szczególnie większych no rośnie po prostu partycypacja. Ja bym oczywiście chciał usłyszeć to drugie stanowisko, no jednak biorąc pod uwagę też to co wiemy o pandemii, może się jednak okazać, że to jednak ten pierwszy czynnik, czyli doszusowanie do programu nowych firm, które na ostatni czas mogły zdążyć. No właśnie, mamy takie optymistyczne przekazy, które świadczą o tym, że być może po wakacjach będziemy wracali do tego, co było przed pandemią, czyli do normalnego funkcjonowania firm, prawda, komunikacji interpersonalnej między ludźmi. Wiemy, jak trudno się przez tę pandemię przebijało, jeśli chodzi właśnie o te kontakty międzyludzkie. Robienie biznesu w takich warunkach, gdzie nie mamy kontaktu bezpośredniego, to jest zupełnie inna gra. Czy pan sądzi, że to będzie miało wpływ na podniesienie wszelkich nastrojów w różnych miejscach? To często jest mierzone, prawda, jako PMI, to są różne inne wskaźniki. Czy to też wpłynie, biorąc pod uwagę fakt, że liczymy jednak na rozwiązanie kwestii OFE, że nastąpi coś, co ja nazywam skumulowanym efektem reform? Skumulowany efekt reform. Wydaje mi się, że to jest możliwe, natomiast ja się obawiam tego, że te wszystkie procesy związane z poprawianiem się parametrów partycypacji, one będą rozłożone w bardzo długim czasie, to będą dekady i pewnie na wzór reformy, no nazwijmy ją PPK, prawda, Target Market w brytyjskim systemie, no trzeba zakładać, że to będzie długotrwały proces. Teraz raczej spodziewałbym się ustabilizowania sytuacji, jeżeli chodzi o giełdę. Te wzrosty, które mieliśmy, one jednak były bardzo duże i stopy zwrotu historyczne PPK również są bardzo atrakcyjne i myślę, że to są argumenty, które będą przemawiały za tym, żeby do tego programu przystępować. Jeżeli chodzi o samo OFE, to ja bym był daleki od tego, żeby cokolwiek w tym temacie kategorycznego teraz mówić, dlatego że po prostu nie znamy kształtu tej reformy. Wiemy, że ona jest przekładana już od bardzo wielu lat. Praktycznie co roku jest anonsowane kolejne przełożenie. Zakładałbym jednak, że likwidacja OFE długoterminowo giełdzie pomoże, pod warunkiem, że nie będzie powodowała bardzo dużej podaży na rynku akcji. Wiemy, że PPK to obecnie 1 miliard złotych aktywów ulokowanych w polskich akcjach z 2,7 miliarda złotych, które były na koniec roku. To jest nieistotne w porównaniu do OFE, aczkolwiek no, ta liczba już pomoże robić nominalnie spore wrażenie, więc
To jest tak skomplikowana materia, tak różnoraka, że do samego OFE to bym wolał się w tym momencie, nie znając ostatecznego kształtu, nie odnosić. Natomiast skumulowany efekt ROFRM, tak jak najbardziej, to co Pan powiedział, jest możliwe i prawdopodobne. Niemniej jednak to nie będzie skokowe, to nie będą 5% skoki, powiedzmy, z roku na rok. Ja bym był zadowolony, gdyby partycypacja rosła w tempie 2-3% rocznie. Uznałbym to za dobry prognostyk na przyszłość. W przyszłych latach, powiedzmy, po tym jak już uczestnicy ocenią, że ten skumulowany efekt 3, 4, 5 lat będzie widoczny na ich rachunkach, plus auto-enrollment, który się pojawi za kilka lat, doprowadzą do tego, że potem może to będzie więcej, 4-5% rocznie, ale potem znowu trochę mniej. Więc 50% za 5 lat uznałbym za dobry, za bardzo dobry rezultat. Oprócz tej kwestii, którą Pan podniósł, mianowicie kierunków alokacji aktywów, warto podnieść, że opłata powitalna dla osób, które przystąpiły i pozostały w programie, to już jest 360 milionów złotych. Oczywiście to... Skumulowana opłata. Tak jest. W skali globalnej nie czyni to może wielkiej różnicy, no ale to jednak świadczy, że to się zaczyna posuwać do przodu. No tak, 1,8 miliona osób przystąpiło do PPK. Z blisko 12 milionów, które teoretycznie mogłyby do tego programu przystąpić. No, automatycznie, tak? To jest ta zaleta PPK. Darmowe pieniądze, w takim znaczeniu darmowe, że dostajemy je i od pracodawcy, i od Skarbu Państwa. Natomiast oczywiście warunek konieczny to jest taki, że sami też musimy coś dać. I to jest ta bariera, że sami musimy oddać niewielką część wynagrodzenia i zapominamy o korzyściach, bo naprawdę nawet taki raport przygotowaliśmy pod koniec, przepraszam, na zakończenie tamtego roku, czyli na początku tego, już go szukam. Stopa zwrotu inwestora, czyli rozumiana w ten sposób, że sumujemy wszystkie korzyści w stosunku do kosztów, które poniósł sam inwestor, waha się od 82 do 98% w zależności od funduszu, który wybraliśmy. To są po prostu ogromne korzyści finansowe dla uczestników PPK, których nie daje żaden inny produkt na rynku finansowym, a na pewno na rynku produktów emerytalnych. Więc... Czyli to jest tak zwany efekt oczyszczony. Tak, efekt oczyszczony dla inwestora. Inwestor musi zainwestować jakby część swojego wynagrodzenia, ale dostanie za to i wynagrodzenie, czy dostanie od tego składkę od pracodawcy, dostaje składkę od Skarbu Państwa i również ma w ciągu ostatniego roku pokaźny zysk kapitałowy wynikający z samej inwestycji, więc taka oczyszczona, rzeczywista stopa zwrotu inwestora wynosi od 82 do 98%, podczas gdy stopa zwrotu funduszu wynosi od 7-6 dla tych najbardziej bezpiecznych strategii do 12-13% przy tych najbardziej agresywnych. No to pokazuje po prostu, jak mechanika tego programu jest skonstruowana przy tych niskich opłatach. Też sprawdzaliśmy, to może dodam, że sprawdziliśmy sprawozdania funduszy PPK i rzeczywiście suma średnich opłat bieżących waha się od 0,31 do 0,44. Okej, bo tutaj oczywiście część TFI, PTE no, ma promocje na opłaty, ale to są minimalne opłaty. Te opłaty praktycznie nie mają wpływu. Można je porównywać do opłat w funduszach indeksowych, w ETF-ach, więc to są naprawdę tanie produkty. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, co Pan powiedział, ponieważ żyjemy no, już od dłuższego czasu w świecie bardzo niskich lub wręcz ujemnych stóp procentowych. I prawdę mówiąc, chyba mamy odzwierciedlenie tego na rynku, ponieważ kolejne 4 miliardy przepłynęły do funduszy inwestycyjnych. No, biorąc oczywiście pod uwagę fakt, że na lokacie, czy też w ogóle na funkcjonowaniu w infrastrukturze bankowej się nie zarabia. Czy Pan sądzi, że ten trend się umocni? To znaczy z jednej strony będziemy mieli powiększanie się tych bardzo profitowych aktywów w PPK, czyli w tak naprawdę w funduszach zdefiniowanej daty, a z drugiej strony będzie nadal duży napływ do funduszy inwestycyjnych. Znaczy w samym maju danych jeszcze nie publikowaliśmy, ale ten napływ wyhamował. On był bardzo duży w tym okresie, od początku roku, styczeń, luty, marzec, kwiecień. To były naprawdę bardzo duże napływy środków. 1,8 miliarda z tego co pamiętam w kwietniu, teraz będzie mniej więcej o połowę mniejszy.
Widać, że środki chętnie płyną do produktów o wyższym profilu ryzyka. To są obligacje korporacyjne, polskie i zagraniczne, jak również fundusze akcji mieszane, a odpływają z funduszy dłużnych. No to jest też konsekwencja skoku rentowności, który miał miejsce w ostatnim czasie. Ale co do zasady, dopóki Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych do poziomu sensownego z perspektywy poziomu inflacji, no to inwestorzy czy oszczędzający w bankach będą no chętnie przekładali po prostu środki w inne miejsca. Na tym korzystają fundusze inwestycyjne, a poprzez fundusze oczywiście również kapitał płynie na giełdę. Czy można mówić o tym, że ten trend się utrzyma? Wydaje mi się, że tak długo jak no, inflacja będzie 2 razy większa, 3 razy większa od oferty, od oprocentowania depozytów, to ten kapitał będzie płynął na giełdę. Natomiast jeżeli oprocentowanie będzie bliskie inflacji lub inflacja wróci do niskiego poziomu, to wtedy klienci wrócą do banków. Nie zanosi się, żeby to nastąpiło szybko. I co ciekawe, również widzimy, że inwestorzy zaczynają akceptować konieczność wyjścia w bardziej ryzykowne klasy aktywów. Na długu, nawet na funduszach obligacji dzisiaj też nie zarobimy na inflację. Więc to jest już strukturalny problem wielu rynków, w tym naszego, że akurat w tym najbliższych latach no nie da się na funduszach, będzie sukcesem pobicie inflacji. A obligacje oszczędnościowe MF-u? Tak, one ze względu na swój indeksowy charakter są alternatywą i tam oczywiście warto inwestować. Natomiast co więcej, warto inwestować, jeżeli założymy IKE lub IKZE, dlatego że mamy dodatkowy profit podatkowy i ten profit podatkowy no, jest bardzo istotny, szczególnie w środowisku niskich stóp procentowych. Ale czy mówi Pan o tym proficie podatkowym, który jest związany z faktem, że IKZE jest w PIT-cie rozliczane? Tak. Dla wielu inwestorów efekt natychmiastowy jest ważniejszy niż skumulowany efekt przechowywany powiedzmy do wieku emerytalnego, jaki jest w IKE. A ten skumulowany efekt jest taki nienamacalny, jest taki trudny do określenia. Ten w PIT-cie raz na rok jest widoczny, więc to jest autentyczna korzyść. I teraz, kiedy mamy takie wyzwania związane z brakiem stóp zwrotu bez ryzyka, no to właśnie produkty z dodatkowymi profitami podatkowymi no, powinny być szczególnie interesujące. IKE jest powiedzmy produktem znanym, lubianym, IKZE często zapominanym, a to IKZE daje tą korzyść od razu. Ja nie chcę ukrywać przed naszymi słuchaczami, że my będziemy kontynuowali tę dyskusję jutro w ramach panelu dotyczącego oszczędzania i PPK w ramach Kongresu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Wall Street, ale jednak niezależnie od tego, od wielu miesięcy, nawet żeby nie powiedzieć od wielu lat, zastanawiamy się, w jaki sposób tę wiedzę, o której Pan dzisiaj wspomina, te pozytywne informacje, no przekuć na jakiś efektywny sposób dotarcia do uczestników i w ogóle do ludzi, którzy posiadają jakieś środki tak zwanej efektywnego, zarządzalnego oszczędzania. Jak to zrobić? Bo wydaje mi się, że cały czas z tym, o czym Pan mówi, z tym, o czym ja wspominałem, nie docieramy skutecznie z tą wiedzą. Myślę, że to jest prawda, natomiast teraz za nas dotarł rynek, wydaje mi się, w takim rozumieniu, że niskie oprocentowanie depozytów, eksodus z banków, to jest po prostu najlepsze korepetycje, jakie mogliśmy sobie wyobrazić z perspektywy oczywiście wiedzy. Ja na początku rozmowy powiedziałem o tych niskich wskaźnikach OECD, jeżeli chodzi o taki poziom wykształcenia ekonomicznego i świadomości finansowej. To są dwa terminy, one są do siebie podobne, ale to jest jednak trochę inne zjawisko opisywać wiedzę ekonomiczną, a inne mieć świadomość do pewnych zachowań na poziomie behawioralnym w stosunku do własnych oszczędności. I wydaje mi się, że to, co się teraz zadziało, po prostu zmusza nas do myślenia o własnych oszczędnościach i nadrobimy trochę lat. Myślę, że z tych ostatnich miejsc w raporcie jest szansa, że przeskoczymy trochę wyżej. Niemniej jednak my od 20 kilku lat mówimy o potrzebie edukacji i to nie przynosi efektu, powiedzmy, jeżeli chodzi o stopę oszczędności. I myślę, że wprowadzenie takich
po prostu zajęć, które opisywałyby zjawiska, ale nie z perspektywy makroekonomii, o których mamy często do czynienia na studiach, nie z perspektywy ekonomiki przedsiębiorstwa, które często też są na studiach w szkole średniej, tylko z perspektywy finansów osobistych, to co dzisiaj robią blogerzy, to jest bardzo ciekawe, dałoby efekt, co oczywiście nie oznacza, ja nie myślę, że my przeskoczymy z ostatniego miejsca na pierwsze, prawda? Takie procesy trwają dziesięciolecia. No właśnie, chciałem powiedzieć o tym, że ostatnie badania Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW na temat wiedzy ekonomicznej Polaków wskazały, że tym, nazwijmy to medium, które jest najbardziej efektywne, jeśli chodzi o docieranie z wiedzą, bo o tym rozmawiamy, to jest internet, 59%, banki i inne instytucje sektora finansowego 54% i media 49%. Z tym internetem to jest tak, że oczywiście on jest bardziej przyjazny i łatwiejszy do oswojenia przez ludzi młodych. Trudności związane z internetowym kontem pacjenta, zakładaniem go, w szczególności jeśli chodzi o pokolenie 50+, pokazują, że internet no jest cały czas jeszcze, ma duży potencjał, 59%, wydaje się, że mogłoby być więcej. Zwłaszcza, że w 2019 roku to dotarcie było ocenione na poziomie 66% przez respondentów. Jak unowocześnić i w jaki sposób wykorzystać te kanały, w szczególności, tak jak mówię, no, internet, banki i inne instytucje. Co inne instytucje mogą zrobić, żeby efektywniej wykorzystać? Inne instytucje, czyli? Czyli te instytucje, które no, tworzą taką, nazwijmy to, infrastrukturę rynku kapitałowego. Mhm. Interesariusze, tak? Te instytucje, które są operatorami PPK i innych form oszczędzania typu IKE, IKZE. Może, wydaje mi się, że powiem coś, co może być takie dwuznaczne, ale pierwszy krok, jaki my musimy wykonać, o czym akurat mówimy wszyscy otwarci od wielu, wielu lat, to jest obniżanie opłat w produktach finansowych. My mamy dosyć młody rynek kapitałowy. Na tym relatywnie młodym rynku kapitałowym mieliśmy wiele produktów, które na tym rynku inwestowały dla inwestorów. Mieliśmy UEF-ki tak zwane, które były no, bardzo drogie. Mieliśmy fundusze inwestycyjne, które teraz obniżają opłaty, a które w przeszłości były bardzo drogie. I pierwszy krok, który odblokuje ten cały przekaz, to będzie pokazanie, że produkty inwestycyjne niezwiązane bezpośrednio z inwestowaniem na giełdzie, czyli poprzez rachunek maklerski, mogą być atrakcyjne. Wtedy w bankach łatwiej będzie te produkty wypromować, łatwiej będzie pokazać korzyści z długoterminowego oszczędzania. Natomiast jeżeli chodzi o taką zmianę wynikającą ze zmiany pokoleniowej, zmiany powiedzmy z innowacyjności, jaka jest dostępna, to najtrudniej jest wykorzystać tą innowacyjność, dlatego że okazuje się, że można mieć innowacyjne narzędzia, ale i tak bardzo ważne jest, aby dopasować właściwy przekaz. I teraz ekspertów od budowania właściwego przekazu, czy takich ludzi z taką umiejętnością łatwego dotarcia, łatwego skomunikowania się, no nie ma zbyt wielu. Trudno jest dużym instytucjom finansowym zatrudnić takie osoby, dlatego że te osoby zazwyczaj właśnie to są osoby, które idą pracować na własny rachunek. To są blogerzy. Oni pokazują, jak w prosty sposób skomunikować się. I też sukcesy, tak, w pandemii pokazane, że no, konferencje organizowane przez blogerów to są konferencje, które no, robią zasięgi. To są no, często darmowe eventy, więc to pokazuje, że po prostu zasobem, którego brakuje, to są ludzie, którzy są w stanie, tak jak radiowcy, dziennikarze, którzy są w stanie w taki prosty sposób docierać z komunikacją do zwykłych uczestników. Z drugiej strony właśnie instytucje pokazują, że też zależy im na rozwijaniu tej formy komunikacji, ponieważ często sponsorują. Bardzo jestem ciekawy, jaki będzie, z którego to jest okresu to badanie? No badanie jest coroczne. To ostatnie badanie dotyczy roku 2021. To są bardzo ciekawe też informacje, bo na przykład media, które jeszcze 3 lata temu były uważane przez respondentów za to przodujące, tak? To przodujące źródło komunikacji o wiedzy o finansach i ekonomii, no spadło tutaj dosyć znacznie, bo ponad 20% na trzecie miejsce. Internet mocno się trzyma, instytucje finansowe się mocno trzymają. Rośnie
rola instytucji publicznych. Ja rozumiem, że tutaj chodzi o takie instytucje jak Ministerstwo Finansów czy PFR, czy giełda także. Klasyczne media po prostu ogólnie tracą udział w rynku. I to też może być konsekwencja takiego działania, tak? Dzisiaj taki zdecentralizowany sposób pozyskiwania informacji jest popularny, czy to Twitter, czy to blogi. Natomiast media to jest pewna taka klasyczna forma mediów, to jest rozwiązanie, które traci udział co do zasady. Panie prezesie, przechodząc do końca naszej rozmowy, chciałbym, aczkolwiek myśmy ten temat już poruszyli na samym początku, ale to jest temat ważny z punktu widzenia tego, co ja nazwałem tym skumulowanym efektem reform. Istotnie jest tak, że mamy w zasadzie trzecie podejście na przestrzeni ostatnich 2 lat do problematyki OFE, bo chcę przypomnieć, że pierwsza ustawa została uchwalona, a potem nie została nadana jej bieg, ten pierwszy projekt. Potem mieliśmy do czynienia z drugim podejściem, a teraz mamy do czynienia z trzecim podejściem, którego szczegółów, jak wiemy, do końca nie znamy, ale z tego, co nas dochodzi, wynika, że próbuje się znaleźć jakąś synergię pomiędzy tymi nowymi IKE, które mają powstać w ramach reformy OKE, a PPK. Najbardziej ogólnie pytając, z tym zastrzeżeniem, które poczyniłem, czy pan sądzi, że poszukiwanie takich kładek pomiędzy tymi dwiema reformami, takiego właśnie efektu synergii, czy pana zdaniem to jest kierunek, który ma przyszłość, ma sens? Wydaje mi się, że takie pewne założenia bym poczynił na początek, próbując na to pytanie odpowiedzieć. Mi się wydaje, że ci, którzy są w OFE i mają PPK, mogą być skłonni do tego, żeby w tym nowym, powiedzmy, żeby nie rezygnować z OFE, prawda? Nie wiemy, gdzie to zostanie przesunięte. Dlaczego? Dlatego, że oni przez ostatnie 2 lata widzą jednak korzyści wynikające z PPK. Więc jeżeli jest osoba, która ma to i to, że to są zazwyczaj osoby starsze, które mają i to, mogą jednak myśleć, okej, ten powiedzmy kapitałowy aspekt jest okej, no bo 2 ostatnie lata pokazały, że tam są stopy zwrotu i ogólnie warto takich form korzystać. I drugi aspekt, takie zastrzeżenie, to jest takie, że ogólnie nasz system oszczędzania jest dosyć skomplikowany. Znaczy jest mnogość różnych produktów, a już wiemy, że Unia Europejska puka do nas z kolejnym pomysłem pod tytułem OIP. I mamy tak, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE i ZUS. No i jakąś emeryturę prywatną, prawda, jak w innej formie. To jest dużo. Trzeba by było nawet w ramach jednego produktu połączyć cechy poszczególnych produktów. Czyli można połączyć korzyści podatkowe natychmiast, na przykład z ulgą w zyskach kapitałowych, jaka jest w IKE. To można zrobić w ramach jednego produktu. I wydaje mi się, że w tym sensie, jeżeli mielibyśmy by szukali tej wspólnej płaszczyzny między IKE i PPK, prawda, no to jest, ja uważam, bardzo dobry kierunek, czyli pewna forma uproszczeń. Natomiast przejściowo to będzie dla wszystkich ogromne wyzwanie i niestety zakładam, że tylko duże instytucje będą w stanie ten ciężar unieść, tak jak uniosły ciężar wdrożenia PPK, co widać po koncentracji, tak, środków w 3 największych instytucjach, do których należy PKO, PZU, czy PKO TFI, PZU TFI i NNPTE. To są największe, jedne z największych instytucji finansowych nie będących bankami w Polsce, więc co do zasady wydaje mi się, że to nie jest zły pomysł. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Naszym gościem był pan Michał Duniec, prezes Zarządu Analizy Online. Dziękuję bardzo. Dziękuję.